Dzisiejsze zajęcia będą tylko w pozycjach niskich oraz przyda nam się jakaś malutka piłeczka. Jeśli nie macie małej piłki, możecie tak jak ja wziąć skarpetki i zwinąć je w niewielką kulkę. Zaczynamy. Przechodzimy do siedzenia na macie. Idziemy sobie. Na koniec maty. Nogi mamy zgięte. Stopy na szerokość bioder albo troszeczkę szerzej. Trzymamy kuleczkę w przodzie. I będziemy teraz nogi zgięte w kolanach przenosić na lewą stronę. Lewą ręką podpierać się, a prawą ręką wyciągać daleko do tyłu. I wracamy. I zmiana. Kolana na prawą stronę. Podpieramy się prawą ręką, a lewa ręka idzie daleko w tył. Skręcamy ciało. I na zmianę. Raz lewa ręka, raz prawa ręka sięga daleko w tył. I ciało automatycznie przesuwa się do przodu. Jeszcze raz na jedną, na drugą stronę. I zobaczcie, teraz kuleczkę przenoszę do przodu i samymi pośladkami idziemy do tyłu. Próbujemy nie pomagać sobie dłońmi. Idziemy do końca maty, plecy proste. I powtórzymy sobie jeszcze raz to ćwiczenie. Skręć ciało, sięgnij dłonią. Każdy w swoim tempie. Jeszcze raz na prawą stronę. Ostatnie powtórzenie. Kuleczka z przodu i wracamy do końca maty. Dobrze. Zostajemy w tym miejscu na macie. Kuleczka jeszcze nam się przyda. Wyprostuj plecy i teraz unieś lewe kolano. Spróbuj przełożyć kuleczkę pod kolanem. Prawa noga to samo. Plecy proste. I liczymy. 10 na jedną, 10 na drugą nogę. Pięć, pięć. Spróbuj jak najwyżej unosić kolano. Ostatni raz. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Przechodzimy sobie do leżenia na brzuchu. Teraz kuleczkę albo piłkę przenosimy do przodu. Lewa ręka będzie na piłeczce, a prawa ręka będzie na pośladku. Czoło podparte i będziemy zmieniać ręce. Raz jedna ręka jest na kulce, raz druga. I powtórz 10 razy. Na lewą i na prawą. Wysoko ręce nad podłogą przenosimy. Dziesięć zrobione. Przechodzimy sobie na przedramiona. Teraz już będą tylko ćwiczenia rozciągające, rozluźniające. Jesteśmy na przedramionach, nogi są rozluźnione. Unosimy klatkę, odpychamy się mocno od łokci i wracamy do leżenia. I znów weź głęboki wdech na wydechu. Unieś klatkę, odepchnij się od łokci, barki nisko. I wróć. Powtórz jeszcze 5 razy. Z wydechem unieś klatkę.
Nogi rozluźnione, pośladki tak samo rozluźnione. Ostatni raz. Połóż teraz policzek na przedramieniu prawy. Lewą rękę wycofaj do tyłu. Zginamy lewą nogę w kolanie. I próbujemy piętę zbliżyć do pośladka. Jeśli nie możesz chwycić dłonią za stopę, za kostkę, spróbuj chwycić za spodnie, za skarpetkę. I zostajemy sobie w tej pozycji na około 30 sekund, spokojnie oddychając. Zmienimy stronę. Prawą rękę wycofaj do tyłu, spróbuj chwycić dłonią za kostkę i przyciągnąć piętę do pośladka. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Zapraszam na kolejne. Cześć!